Wprowadzenie do interfejsu użytkownika. Uruchomienie programu Hogarth e-Ewidencje poprzedza wyświetlenie ekranu powitalnego z paskiem postępu. W tym czasie program realizuje sprawdzenie połączenia z bazą danych. Jeżeli parametry połączenia z bazą danych są poprawne, na ekranie pojawi się okno logowania. Podając w odpowiednich polach edycyjnych nazwę użytkownika, login oraz hasło, otwieramy w programie nową sesję pracy z aplikacją. Istnieje możliwość skonfigurowania programu tak, aby automatycznie logować się na podstawie uprawnień domenowych. Jeżeli zalogowany użytkownik ma uprawnienia do więcej niż jednego podmiotu rejestrującego dokumenty, przed wyświetlaniem ekranu głównego aplikacji pojawi się okno z prośbą o wskazanie podmiotu, w którego kontekście ma pracować. Program może obsługiwać wiele podmiotów, a wyboru aktywnego podmiotu dokonuje się na etapie uruchamiania programu. W czasie pracy programu można zmienić podmiot poprzez podwójne kliknięcie kursorem myszki w obszar Podmiot na linii statusu. Po uruchomieniu programu zobaczymy ekran główny aplikacji Hogarth e-Ewidencje. Okno główne programu nie zawiera wielu elementów interfejsu. Aby uprościć obsługę programu, przyjęto tu zasadę dopasowania widoku aplikacji do wykonywanych czynności, minimalizując liczbę elementów na ekranie do tych najbardziej potrzebnych. Aplikacja posiada znane wszystkim standardowe elementy okienek systemu Windows. U góry znajdziemy belkę główną aplikacji ze znanymi elementami interfejsu Windows oraz użytecznymi dodatkowymi elementami. Naciskając ikonkę lupki, otworzymy podręcznik użytkownika programu. Dzięki tej funkcjonalności będziemy go mieli zawsze dostępny pod ręką. Kolejna ikonka pozwala nam na dostosowanie wyglądu okna do naszych indywidualnych preferencji. Tu, po rozwinięciu małego menu, odnajdziemy często preferowany przez użytkowników profil ciemny oraz wiele innych konfiguracji kolorystyki. Na dole okna głównego aplikacji znajdziemy linię statusu, która zawiera zestaw dodatkowych informacji takich jak nazwa zalogowanego użytkownika, informacja o licencji, aktywny podmiot oraz informacje o numerze wersji programu. Najważniejszym elementem interfejsu jest panel nawigacyjny, znajdujący się po lewej stronie okna głównego aplikacji. W celu lepszego poznania opcji umieszczonych na tym panelu naciskamy ikonkę i panel pokaże nam opisy dostępnych grup funkcji programu. Lista dostępnych pozycji w panelu nawigacyjnym uzależniona jest od posiadanej licencji. Niektóre pozycje zawierają rozwijaną listę szczegółowych dokumentów. Wybierając interesującą nas pozycję z panelu nawigacyjnego, na ekranie pojawi się okno nawigatora skojarzone z wybraną pozycją, zawierające zdefiniowane ewidencje bądź dokumentacje przedstawione w postaci kafelków. Każdy kafelek nawigatora zawiera informacje o nazwie ewidencji, główny, zawieszona akcyza, dodatkowym opisie, ewidencja akcyzowa zawieszona, podmiocie, demo, kodzie składu podatkowego, o ile ewidencja dotyczy składu. Najechanie myszką na kafelek powoduje wyświetlenie na nim przycisków robocze, bieżące, archiwum, zamknij okres. Wybór jednego z dolnych przycisków powoduje wyświetlenie siatki dokumentów z wybranej bazy roboczych, bieżących lub archiwum.